dzisiejszym zaplanowana jest w miejscowości Oleszna wiejska wigilia, jak co roku od wielu lat zapraszamy mieszkańców. Organizowana jest przez Sołtysa, Radę Sołecką, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu, które reprezentuje Alina Zamęska. Podczas Wigilii w tym roku będzie się działo tyle, że będą przedstawione jasełka przez nasze panie z chóru Kansona oraz dzieci, jak również będzie wspólne kolędowanie, składanie sobie życzeń. Przyszmy sobie tego, aby Chrystus zawsze mieszkał w naszych sercach i sprawiał, że my jako ludzie będziemy dobrze dla swoich żon, dla swoich mężów, dzieci, sąsiadów. Bo jeżeli człowiek jest dobry dla drugiego, to drugi człowiek rzadko kiedy odpowiada złością, kłótnią. Te stara się być dobry. Jak widać z zgromadzonych miejsc, w tym roku będzie 80. Moim życzeniem jest, żeby na przyszły rok było więcej tych osób i planujemy bogatszą i artystycznie oprawę tej Wigilii, ponieważ nasza miejscowość składa się z 4, może 5 nacji i chcę na drugi rok, tak bardzo oponuję przy tym, żeby zorganizować każda nacja, czyli górale, Rumuni, ci z Zabuga, z Kieleckiego, żeby przygotowali tradycyjne stoły na przyszły rok, żeby pokazać, jak w danej nacji się obchodzi Wigilię. W naszej miejscowości, dzięki temu, że chór istnieje, jest ta miejscowość rozśpiewana i rodziny też, w związku z tym, że te panie reprezentują nasze rodziny, to w tej miejscowości śpiewa się kolędy. U mnie w domu nawet jest taki zwyczaj, że prezenty nie dostanie nikt, jak nie zaśpiewa kolędy. Także po wieczerzy jest rozdawanie prezentów, ale każdy musi zaśpiewać kolędę. Miejscowość ta zawsze słynęła ze swojego kolektywu. Nie było to nigdy tak, żeby jeden drugiego nie wsparł, jeden drugiemu nie pomógł. To była kiedyś miejscowość typowo rolnicza i rolnicy to do siebie mają, że bardzo sobie udzielają pomocy. I ja uważam, że ta miejscowość jest zgrana, prezentująca kolektyw i może i tak dalej powiem, że w całej gminie była chwalona za tą swoją kolektywność od zarania czasu, odkąd ja pamiętam.